Witam wszystkich w sprawowaniu kolejnej hejbaty. Tym razem zabijamy się za hejbatę zejoną japońską kolejną sencją, senca Kagoshima. Pochodząca z piefektuje Kagoshima, od nazwy, z okolic miasta Minami i chyba także jest przetworzona styjem Futsu Musi, co to znaczy jest jedno-pajowaną sencą. O co do tego nie mam w 100% pewności, ponieważ ehejbata nie ma tej informacji podanej na swojej stronie a i wydaje mi się, że jest ona przetworzona z tmfut, czyli musi średnio pajowana. I tak właściwie będzie to moja pierwsza, troszeczkę z senca, ponieważ do tej pory piłem i miałem styczność jedynie z takimi słabszymi jakościowo sencami, najtańszymi sędziami, Właściwie te tylko z sencami Fukamusi, czyli długopajowanymi. A w tym przypadku ta senca Sima jest to właśnie moja pierwsza trochę jepsa senca. A więc bardzo jestem ciekaw, czego co po niej będzie można spożywać i jak ona będzie smakować. Zakładam, że będzie bardziej ciekawa w smaku, tak mi się wydaje, niż te wszystkie sence Fukamusi, A więc otwórzmy sobie to opakowanie, pomochajmy jeszcze i spiasmy oczywiście z do drogi Słuchańcy pachną tak cudownie specyficznie ozyskowo, jak przyważnie ocypiony i jeszcze zwykłych w sencjów sensie Fukamusi. W sumie nic bardziej tutaj szczególnego nie czuję. To dlatego, że po prostu tutaj opakowania małe dziesięć zawsze często w nich trochę wyczuć zapach. Ja tutaj mam 25 gram tej chyba. A i opakowanie jest to mniejsze i zawsze w nich ciężej wyczuć zapach. No i mamy naszą hejbatę nasypaną. I jeszcze z tego przypisania wyglądają w taki sposób. Mają fajnie ciemniejszy, zjony koje. jak widać. Gdzie jest tutaj jakieś takie trochę jasniejsze, zjony kory, test jest się szybszy wiarymał w większości mają bardziej, Ciemno zejony są także jak widać troszeczkę dłuższe niż jakieś sczęcie w Ukamusi, oraz bardziej trzękie właściwie bym powiedział. No i w większości tutaj fajną mnie mają miejsce. Tylko z z małych dibinek się oczywiście dużo nawet przewija, a i w większości jednak listy są troszeczkę bardziej dłuższe, na około nie wiem, jest 2 cm, czy coś około tego może. Wyglądają całkiem fajnie. W odczuczu są bardzo śliskie oraz gładkie. To jest dosyć dość ciekawe, że właśnie w odczuczu są naprawdę takie dość gładkie i siskie Fajne odczucze dają jak się je dotyka. Z jeszcze większego przybliżenia wyglądają w taki sposób, gdzie widać tutaj nawet jeszcze trochę całkiem fajnie tą taką gładkość na liściach. Widać, że są takie nawet dość mocno dobrze ścisnięte i trochę gładkie. No a jeśli chodzi o jej parzenie, to zapazymy ją sobie używając tych trzech gęstusów w tym przypadku na 150 ml gaiwan używając wody o temperaturze 70 stopni i pierwsze pazzenie zrobimy sobie minutę Drugie parzenie skrócimy i zrobimy 20 sekund, a trzecie parzenie ponownie minutę, a kolejne to tam jeszcze se zobaczy. zobaczymy. Czyli w sumie zaparzę w taki sposób mniej więcej jak hejbata te spojeca, a więc ja zabieram sobie za podgrzanie wody i widzimy się za chwilę. No i jak nam pachną oczepione lisze? Na przykrywce bardzo fajnie, ozyskowo, podczas gdy tutaj czy jakieś ciekawsze zapaski se z tego wysuną. Tak, a ja nie jestem w stanie powiedzieć jakie. Pachnie testo to zdecydowanie trochę ozyskowo. Ma w sobie jeszcze do tego taką małą pewną kwasność. I w zapachu jest coś takiego innego, przywijającego się z tymi ozyskami. Nie jestem pewien co. Kojarzy mi się to może z jakimś kwasnym warzywem, czy z czymś takim. Troszeczkę także jebnie pachnie. I trochę faktycznie warzywnie, a i bez żadnych szczególnych porównań z jakimś okiesionym, specyficznym warzywem. A więc zajewamy sobie wodą i parzenie minutowe. I jak nam pachnie teraz oczepione liście? O, jest miejsce za to znacznie bardziej ciekawie. Zdecydowanie w pierwszej kolejności warzywnie. Trochę mi się taki zapasek, jakby batata kojarzy, Takie słodko warzywne zapaski. A jest tu coś jeszcze i nie jestem pewien co. Joseczkę może to jest faktycznie jedne. Jest tu faktycznie to jest taka minimalna kwasność jakie jak jest takie warzywo. Jak jest takie specyficzne, jest tu mi się warzywo kojazdy, może jakaś cukinia czy coś w tym stylu. Na świtko w sumie dużo diabinek nam nie wypadło. Myślałem, że trochę więcej ich wypadnie, a właściwie nie jest aż tak zje. Po prostu, gdy nas snapień skojeli, wyszedł no zdecydowanie zzajony kawy. Ma po prostu zzajony odczeń, a i wyszedł taki bardzo przezroczysty. Nie widzę tutaj w nim jakiejś mętności ani niczego takiego. Myślałem, że zaparzy się ona bardziej gęsto. Tak mi się wydawało. A więc jestem ciekaw, czy ona tak powinna wyglądać, czy po prostu przez to moje inne parzenie. Ona teraz troszeczkę tak może słabo zaparzyła przezroczystya. Nie jestem pewien. O, i pachnie to fajnie, też jest warzywnie. O je będzie smakować dobrze, to jak dla mnie to se najbardziej. A więc spróbujmy w takim razie jak smakuje. I zdecydowanie w pierwszej kolejności jest bardzo warzywna. Po prostu bardzo warzywna. Właściwie to w smaku przypomina nawet zapach. Więc i w pierwszej kolejności mamy takie dosyć słodkie warzywa, może z minimalną faktycznie kwasnością niegdzie i taki smaczek jakby batata mi się tu przewija. To są takie słodkowarzywne, batatowe smaczki, które kiedyś już mi się też w dużej ilości innych zjonych hejbat wysuwało. W różnych na przykład zjonych chińskich hejbatach takie smaczki mi się gdzieś kiedyś wysuwały. Jest to całkiem ciekawy smak, ja co prawda takie warzywne smaki lubię troszeczkę mniej w zjonnych hejbatach, a je i tak są one jak najbardziej całkiem fajnie. I w tym przypadku jest też w tym coś jeszcze innego, nie jestem pewien co. Nie jest to taki typowy słodko-warzywny smak batatowy jak w tych innych hejbatach, które tutaj pojepiłem, a je co tu jest takiego innego warzywnego, czego nie potrafię jeszcze z niczym pojównać? Ogólnie, chybata jest dosyć intensywna, trzeba przyznać. Na małą ilość napaju ma bardzo dużo smaku. Chociaż czuję, że może jednak w temperaturze 75 stopni zaparzyłaby się lepiej. Ja nigdy nie lubię używać takich trochę mniejszych temperatur do parzenia zajonych herbat i mam już takie wrażenie, że może w 75 stopniach zaparzyłaby się lepiej. W porównaniu szczególnie do różnych senca Fukamusi, które do tej pory piłem, to ta nie jest aż taka jedna, nie jest aż taka grionowa, nie jest taka mojska, aż tak bardzo. Jest zdecydowanie bardziej wazywna, a jej gdzieś tu takie mojskawe smaczki, jibne się przewijają. Napaj, mimo że nie wysyć jakiś gęsty ani mętny, to w konsystencji ma w sobie taką fajną Gajajajetkowatost, jak ja to zawsze mówię. Teraz ja sobie zrobię drugie, prawie 20 sekundowe i widzimy się za chwilę. No, i drugie pazenie 20 sekundowe mamy gotowe. Pachnie właściwie, że tak samo jak pierwsze parzenie i nic tu się z zapachem nie zmieniło. Jak na 20 sekund zapazyła się także w kojarzy właściwie, że tak samo jak pierwsze parzenie, Tak samo wygląda, tak samo pachnie. A więc spróbujmy jak smakuje. Tu zrobiło nam się za to już coś innego trochę. Przesła całkiem ciekawą zmianę. Hmm, to jest całkiem ciekawe. Zapazyła się, tak bym powiedział, minimalnie mocniej przez te 20 sekund od pierwszego pojedzenia. Zjebiła się zdecydowanie bardziej mętna w konsystencji. Powiedziałbym, że zjebiła się mniej słodka, to jest mniej szczególnie warzywna. Nie kojarzy się aż tak bardzo warzywnie. Bardziej teraz jest taka w sumie słonawa. Oraz naprzód powiększyły się i wysunęły się bardziej naprzód smaki jedne. Oraz także tjawiaste. Tjawiaste smaki się pojawiły, które przywijają się tak cioseczkę z tymi jebnymi i daje to takie całkiem fajne odczucie. Bardzo zaczęła mi ona teraz przypominać kukicze. Kukicze czajnikowych, które kiedyś spróbowaliśmy, która bardzo mi się świetnie akurat podobała. I tutaj takie podobne smaczki, gdzieś mi się przywijają jak w kukicze, właśnie takie tjawiaste, może cioseczkę nawet miętowe. A więc wyszła całkiem ciekawa. Aha, a właśnie, i szczególnie zrobiła się to jest taka ostiawa. Właśnie taka ostiawa z tym smaczkiem troszeczkę jawiastym i może trochę miętowym, bardzo mi się z Hmm, ciekawą zmiany naprawdę przesła. Daj co prawda pozostało jeszcze warzywne. Dajcie z tym jakby batatem w kojazdze. a jednak mamy też dużo tych jeszcze innych smaczków i jest całkiem fajna. już. No dobra, no, teraz sobie w takim razie dopiję to drugie parzenie. Zjobię trzecie czwarte i tyję i je tam będzie mi się chciało. Dopiję tą hejbatę do końca i widzimy się za chwilę w jakimś podsumowaniu. I jestem z powrotem po przepisu łącznie przez pięć Parzeń, i niestety ta hejbata nie jest zbyt wydajna. Tak jak pierwsze trzy parzenia były praktycznie takie same, podobne do siebie i całkiem dobie, to od tego parzenia już znacząco ona osłabiła. Czwajte parzenie miało mniej smaków, chociaż jeszcze jako coś tam smakowało, a piąte parzenie już zupełnie tych smaków straciło. A więc nie jest to niestety zbyt wydajna hejbata. I w sumie tak nie wiem, co o niej sądzę. Zdecydowanie wiązania są bardziej pozytywne niż negatywne. Hejbaty zdecydowanie oceniam wyżej niż niżej. Oceniłbym ją tak czy inaczej na 7-8, ale ja po prostu nie jestem w stanie stwierdzić, jak bardzo mi się teraz podobała, bo no była dobia, smaki miała fajne, dość intensywne. Ja daję nie wiem właśnie, jak bardzo podobają mi się hejbaty zrojone z warzywnym smakiem. Są fajne. I te z tą całkiem fajnym urozmaiceniem, a je daje, nie mam jakiejś takiej wpiost wyrobionej o niej opinii. Że z jednej strony zawsze takie mam odczucie, że te warzywne smaki w zjonych hejbatach podobają mi się troszeczkę mniej, a je pod dłuższym czasie zawsze mi na nie ochota nachodzi, zawsze z chęcą sobie je wypijam, a je jest tak właśnie taką mam mieszaną, gdy z opinię pomiędzy tymi warzywnymi bardziej smakami w zjonych hejbatach. A ja jakie ogólne wrażenia będę z niej mieć, to no to po prostu już powiem to w podsumowaniu. Jak przepiję, że jeszcze przez więcej wejść, tej jest hejbaty. I jestem naprawdę w też, jak taka senca, jak taka hejbata parzyć się będzie na Czajniczek. Wydaje mi się, że może parzyć się w joszynconej wejści znacznie gorzej, a je ja nie wiem, a je ja nie wiem. Może też jestem jest z chęcią ciekaw, jak zaparzy się w jakiejś bardziej intensywniejszej wersji z większą ilością liści, może w jakiejś mniejszej temperaturze sobie też ją spróbuję. Zobaczymy. Jestem naprawdę ciekaw, jak się będzie parzyć jeszcze na już proporcje parzenia. A więc ja sobie to oczywiście potestuję, potestuję i na koniec Wam to podsumuję i powiem, jakie były moje całościowo wyjaśnienia. Aktualnie jak najbardziej, są pozytywne, a jak gdzieś mam takie trochę mieszane odczucia jak bardzo mi się ona jednak podoba. A jak na razie, spójrzmy się jeszcze na mokre liście, które tutaj mamy, bo wyglądają ogólnie całkiem fajnie. Chociaż myślałem, że będą bardzo jeszcze juznic od Sętrzy Fukamusi, a one są jednak takie dosyć podobne, a jednak też całkiem fajne. A więc spójrzmy się jeszcze na mokie i to będzie na tyle. No i listy wyglądają w taki sposób. No, często także tutaj właściwie coś więcej powiedzieć i zobaczyć. Ponieważ standardowo mimo wszystko troszeczkę mniejsze listki musiały się zjepić na dość dużą kupkę. No i z tego co tutaj widać, to listy mamy mniej więcej takiej w sumie długości. Niektóre. No, właściwie nie, no mniej, mniej więcej takiej długości, nie są to te pełne listy, w większości przypadków z tego co też widziałem, tutaj są jednak trochę poucinane w mniejsze kawałki, mniej więcej na połowę lista, tak jak tutaj. Mamy też troszeczkę łodyg, tak jak tutaj, trochę też wyłożyłem, listy widać też są troszeczkę ciemniejsze, no i są też dość fajnie miękkie. No i często tutaj też coś tak bardziej wybiać oczywiście w takiej kupce, wszystko sobie też dobrze ze sobą mocno złączyło. Z jest większego przybliżenia wygląda to w taki sposób. No a teraz tak samo nic tutaj bardziej właściwie nie widać. Ale tak czy inaczej tak to wygląda. I to by było na tyle z tej hejbaty, a więc widzimy sobie jej podsumowaniu i do zobaczenia.